Proszę księdza, dlaczego tak łatwo dzisiaj łamać w internecie siódme przykazanie? Siódme przykazanie w ogóle zawsze było łatwo człowiekowi łamać, bo człowiek jest z natury skłonny na pokusy, a internet po prostu jest łatwizną, niestety łatwizną i łatwość skuszenia się na coś, co wydaje mi się atrakcyjne i wtedy nie myśli się o tym, że za tym dziełem, za tą muzyką, za tym filmem w internecie stoi człowiek, stoi jakaś praca, grupy ludzi, którym należy się wynagrodzenie, który ich prawnie można łamać. Nikt o tym nie myśli, myśli tylko o sobie. No to jest odwieczny egoizm ludzki i tutaj wychodzi doskonale w internecie, że nie pamiętamy, że to jest dzieło konkretnych ludzi, którzy powinni mieć do tego prawo, do tego dzieła, do wynagrodzenia za to dzieło i że nie możemy kraść czyjejś pracy. No ale robotę będziemy mieli do końca tego świata, więc ludzie się nie zmienią. No, ale należy po prostu to powoli o tym mówić i myślę, że tu legalna kultura to spełnia fantastyczną rolę, żeby o tym przypominać, żeby ludzie mieli pewien wyrzut sumienia, że zrobili coś złego, a myślę, że i my w Kościele powinniśmy o tym trochę częściej mówić, bo chyba już nie zdajemy sobie sprawy czasami, że nowe wynalazki techniczne powodują takie sprawy, które w ogóle nam się nie śniło jeszcze 20, 10 lat temu i to jest wyzwanie również dla teologii moralnej, żeby troszeczkę na to zwróciła uwagę. A ksiądz używa internetu? Jest z nim za pan brat? Ja używam, ale używam bardzo wybiórczo, to znaczy internet służy mi do jakichś żeby zbierać jakieś informacje o świecie, co się dzieje. Służy mi również oczywiście do komunikacji, do pisania, do wysyłania tekstów, ale nigdy w życiu nie pobierałem jeszcze żadnego filmu z internetu. Nigdy. A nie chociażby dlatego, że ja w ogóle nie znoszę oglądać w komputerze filmów. Ja muszę mieć duży ekran, nawet nie mam samochodu, ale mam, powiedz sobie, nie mam samochodu, ale mam duży telewizor, na którym mogę na wielkim ekranie oglądać filmy, ponieważ daje mi to ogromną satysfakcję. Nie cierpię w komputerze oglądać czegokolwiek. To są jakieś krótkie może rzeczy, zajawki jakichś filmów i tak dalej. Nigdy nie ściągnąłem żadnego filmu. A jaki jest księdza ulubiony film? No to jest pytanie za 100 punktów. To ja mam mnóstwo takich filmów, ale gdybym miał ocenę, to czasami to są takie filmy, które są ważne w życiorysie, znaczy one wpłynęły jakoś na mój życiorys. I na przykład takim filmem, który bardzo wpłynął na mnie jako na bardzo młodego człowieka, był Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy w 1977 roku. Ja chyba byłem po kolei chyba 12 razy na tym filmie, dlatego że to był film olśnienie wtedy. Dzisiaj młodzi już tego nie rozumieją, ale to był film wtedy olśnienie. Nagle ktoś w PRL-u mówi o czasach stalinowskich, co nie było. No. Chodziliśmy, bo to było w jednym kinie w Łodzi, w kinie Przedwiośnie grane i czuliśmy, że to zaraz zejdzie z ekranu, więc chodziło się naprawdę 11 dni pod rząd na tym byłem. To czegoś takiego nie przeżyłem nigdy, jak z Człowiekiem z marmuru.